Cześć, słuchajcie Pato Architektów, Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekt.io lub klasycznie gdzieś tu na dole, w zależności w czym słuchacie. No i oczywiście zwykły call o to, żeby wysyłać linki, chwalić się i tak dalej, babci, cioci, koledze. Bo chcemy pato to wyskalować na trochę większą skalę. Tak, ewentualnie jest tu jakiś przycisk, lajku, like suba, czy whatever, gdzie słuchasz. Dobra, Szymonie, co dzisiaj dotykamy? Dziś powracamy do trochę starej tradycji, mianowicie przeglądania technologii Radar'a od Fotworksa i będzie ciekawie, bo faktycznie był okres, że przerwaliśmy przeglądanie go dość regularne, bo po prostu tam się nic nie działo, a dziś to się zmieniło trochę tak naprawdę. No, jest ciekawie, ale oczywiście Fotworks zapewnia tam też trochę różnych ciekawych WTF-ów, więc z nimi też się poznęcamy dzisiaj. Dobra, to co, przypomnijmy, czym jest Technology Radar. Tak, Technology Radar jest takim podejściem Fotworksowym, gdzie Fotworks dzieli obszar technologiczny na takie sobie cztery obszary: techniques, tools, platforms, languages and frameworks każdy z tych obszarów podzielony został na takie cztery strefy. Adopt to jest taka strefa, gdzie Fortress mówi tak, używaj, możesz, nie ma problemu, nie musisz dużo myśleć, bierz i używaj. Trial, na zasadzie że spróbuj, pier, czy ci pasuje, ale wygląda na to, że to jest w porządku. Assess, bardziej na zasadzie przed dokumentację zapoznaj się, zobacz, niekoniecznie spróbowaniem, czy to ci pasuje. I hold to jest, że raczej nie, my nie rekomendujemy. I taki radar publikowany jest tam mniej więcej raz na kwartał, raz na pół roku. Przy okazji też można własny radar budować, co tak, dało i... Tobie się wygrzebać. Tak, dzisiaj tak mnie zaskoczyło. Jest na GitHubie, zostawiamy linka do odcinka. Na GitHubie jest Build Your Own Radar w wersji online'owej u nich na stronie, jak i u siebie. Jakoś mi się rzuciło przy przeglądaniu u nich po menu na stronie, że takie coś dodali po prostu. Tak. Więc co? Przechodzimy de facto przez radar. Dobra, to co? Techniki na pierwszy rzut, Szymonie, i lecimy z tym, co wybrałeś w niektórych punktach, wybraliśmy. Dla mnie to już trochę mówiliśmy trochę przed odcinkiem. To jest dziwny radar, bo na przykład jedną rzecz, która na pierwszy w koleżance, który jest w Adopt, jest Design Systems. Bardzo mocno proszę, co to jest. To jest guidebook. Jak się spotkaliście, generalnie to jest po prostu zbiór, jak powinny wyglądać przyciski itd., tak dalej, itd., tak dalej. cały zestaw, co jak powinno wyglądać. I to jest w Adopt. Pierwsza pojawiła pojawiło się w 2021 roku, i znowu teraz, więc taki zombie właściwie powrót. Ja trochę nie rozumiem, czemu to się pojawiło. To jest coś oczywistego, co właściwie działy, jeżeli chodzi o marketingu, w ogóle UI-a używają od dawna, i totalnie nie rozumiem, czemu to powróciło. Dobra rzecz. Ale czy wiesz co, jest to, w, dobra, wrażenie z tymi Design Systems, jak jesteśmy, bo gdzieś mi parę razy już mignęło, że w większości przypadków to firmy produktowe gdzieś próbują w to albo duże korpo zainwestować i w większości przypadków to jest bardziej wpis dla UX-owca, że zrobiliśmy i, i, własny tak. Design System wpis. Do, to jest odpowiednik naszych zabawek technologicznych w świecie UX-owym. Tak, tak, bo to jest standardizacja, co nie jak z... powinno z... wyglądać. Dokładnie tak, tak. tak. A spotkałem się gdzieś z taką ciekawą opinią, która jest dobra, że w większości przypadków walić design systemy, tylko UX-owiec razem z frontendowcem powinni siąść i wyklepać wspólnie po prostu bibliotekę komponentów. Nie, że ja mam się zastanawiać, jak to przenieść, tylko po prostu dostać gotowce do użycia. Znaczy, wydaje mi się, że to takie warsowe, że pierwszy design system, czyli guidebook, a potem de facto musimy to przekuć de facto w bibliotekę komponentów, bo zgodzę się, że sam... Guidebook, no to niewiele. Komponenty jak najbardziej, ale podejrzewam, że właśnie dla dużych organizacji, bo one często to robią, to jest kwestia tego, że mają dużo frameworków i dużo komponentów i po prostu pierw muszą tego się uspólnić. Ale tak, dziwny dla mnie wpis. Ciekawe. Kolejny mamy wspólny, bo mamy lightweight approach to RFCs. Jakie tak. jest to podejście? I ono jest w adopcie. To jest tak. ważne, że całość jest też w adopcie, bo zapomnieliśmy, design system również jest w całości. Wiesz co, dla mnie to jest troszeczkę rozszerzenie tego podejścia do ADR-ów, czyli twórzmy de facto lightweight ADR-y i z RFC jest de facto, wiesz, różnie organizacje nazywają HLD, bo RFC jest w większości przypadków gdzieś Przeskokiem pomiędzy HLD high level design i low level design w zależności od jakichś elementów i jeżeli w firmie mamy jakieś ustrukturyzowane podejście do robienia nowych rzeczy jeżeli jest coś za małe na ADR-a to taki lekki RFC albo RFC dla nowego komponentu jest bardzo dobrą rzeczą bo daje ci request for comments sama nazwa mówi właśnie żeby wziąć i poddać coś w sformalizowany sposób pod review Zgodzę się z tym. Trochę jak czytając uzasadnienie a trochę nie czaję tego i bo oni uznają właśnie Lightweight Approach to RFC na to, że jest to trochę alternatywa dla właśnie ADR-ów, ale dlatego, że one się gubią. Tam takie zdania powtarzają się dość, dość mocno. Jestem w stanie w uwierzyć, że się gubią. Tak, ale dla mnie to jest kwestia organizacji odpowiedniej i uzłożenia, gdzie dokumenty trzymamy, jakie trzymamy, niż. Czy powód dla mnie jest trochę błędny, tak naprawdę? Raczej, czy wiesz, w świecie, jedna rzecz. Jeżeli adr -y trzymałbyś w kontekście firmy, to trudniej się to w teorii przeszukuje. Podkreślam słowo w teorii, bo wystarczy dobre tagowanie do którego systemu. A adr -y mogą się gubić, jakie mamy strukturę multi-repo i trzymamy je blisko kodu. Mogą w teorii się gubić, ale generalnie jak trzeba blisko kodu, bo jestem tego zwolennikiem, to w tym momencie też jeżeli wiemy, o jakimś systemie mówimy, to łatwo jest znaleźć. Zresztą search po multirepo też nie jest trudny. No więc dobra, zostawmy, dla mnie to nie jest e, zastępstwo, tak jak piszą ADR-ów. Tak, zdecydowanie też. To jest inny level, to jest inny level. Dla mnie to jest. Jeżeli ADR byłby za duży, to jest to RFC. Dobra, to ja teraz. Automatic merging of dependency update PRs. O co chodzi? Chodzi o to, że to jest podejście z automatycznym tworzeniem PR-ów do zależności, czy automatyczne podbijanie zależności de facto. I będziemy też dalej mówili w kontekście Snyka, bo tutaj mam dość coś tak Dobra. ciekawe. to jest w trialu, prawda? Dobrze to mówię. Jest, jest w trialu, trialu. Tak, 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 to Dobra. jest w trialu. trialu. I ogólnie rzecz biorąc, zdecydowanie tak. Tylko problem jeszcze na przypadku Snyka jest taki, że to jest trochę niedojrzałe. I teraz o czym mówię. Weźmy sobie, te, weźmy sobie niektóre tule. Niektóre języki pracują na poziomie solucji, czyli mamy solucja, czyli zbiór projektów de facto. A sporo z tych narzędzi podbija poszczególne narzędzia w poziomie projektach. I wtedy otrzymujemy 15 PR-ów do jednego branża, bo każdy projekt ma osobne podbicie wiesz, zależności. To, tak, jak mówisz, w bocie da się lepiej to skonfigurować githubowym, ale wiesz co, inaczej. Patrząc się Dlaczego dopiero teraz to się pokazuje? Wiesz bo, co, A, akurat to wiem, czemu to powiem teraz, bo to jest, po prostu, jest to trochę niedojrzałe. Znaczy, czy wiesz co, może niedojrzałość, w zależności na jakich poziomach, bo to jest bardzo mówiąc. Wiesz co, Tulingowo, jeżeli popatrzysz zresztą wiesz, jak wygląda podbijanie w projektach w pewnym momencie bibliotek, że jest to piekło, bo ludzie robią to raz na rok i potem nie wiadomo, jak się upgrade'ować tak. Albo trzymają się i zapierają nogami rękami, żeby tego nie zrobić. Czy, czy w ogóle to coś dziwne, bo tak. Snyk, którym, który właśnie takie funkcje robi, jest w adopcie. A technika jako taka jest w serialu, więc to będzie zupełnie odwrót. Dobra, do Snyka wrócimy jeszcze, ale ogólnie tak to zacznijcie to robić. Z dobrym toolingiem. Dokładnie tak, bo ze złym toolingiem, z źle wybranym do odpowiedniej technologii, w której piszecie, to totalnie nie ma, nie ma sensu. Więc sprawdźcie dokładnie, co będziecie wykorzystywali. Zgadza się. Dobra, co dalej mamy? Ja widzę, że ty wybrałeś OEDC dla GitHuba. O którym też mówiliśmy, czy OpenID Connect. Tak. Wiesz co? I to jest y, z OIDC dla GitHuba, i to jest w, w ogóle y, cały trend Workload y, Identity. Tu on jest w trialu. Y, cały trend Workload Identity, czyli że usługi pomiędzy sobą. Czyli przykładowo GitHub Actions wystawia swój token o IDC, jesteś w stanie go czy w Azure, czy w AWS, ie czy Google wymienić na token z tamtego clouda, żeby zrobić jakieś operacje. I dobrze, że to się pojawiło, to jest niby pierdoła. To nie ten... jest pierdoła, bo to umożliwia usunięcie haseł de facto Dokładnie. z renderów. Wiesz co, właśnie chciałem powiedzieć, że pozwala ci wyrzucić hasło i inne rzeczy z konfiguracji. Całość jak popatrzymy, bo to jest takie do przemyślenie. Od strony security i ufania temu jest to triki. Przecież tak jak powiedziałeś, zazwyczaj składujemy tam też hasła wtedy. Tak. Znaczy ty w, ty więc tam... <coughs> różnie do tego można podejść. Ty, ty dla mnie jest to bardziej do pewno bliższe adopta, tak naprawdę. Bo trzymanie właśnie haseł, jeżeli chodzi o CI/CD, gdzie. Nie oszkumy się. Jeżeli ktoś przechodzi nasze CICD albo się do się tych hasł, to ma prawo pewnie do wszystkiego w ogóle nasze subskrypcji potencjalnie. No dokładnie. Dlatego wiesz, na to patrzę trochę. <laughs> Jeżeli gdzieś poleci Bridge, to i tak będzie słabo, i tak będzie słabo w tej całej układance. Będzie beznadziejnie, można powiedzieć. Dobrze. Ja jeszcze wygrzebałem dwie rzeczy, o których trochę mówiliśmy, które. Które dla mnie są usystematyzowaniem tego, jakie mam podejście. Jedno to jest Risk-Based Feature Modeling, czyli modelowanie ryzyk i skutków de facto. To jest ciekawe podejście, które. W ogóle pierwsza się pojawiła w Trialu. Podejście, które jest używane od 1940 roku, czyli znowu wyciągamy coś z lat 40., używane w przemyśle lotniczym już od jakiegoś czasu i w ogóle w przemyśle raczej, które się mają jakieś ryzyka. Chodzi o to, że modelowanie bezpieczeństwa na poziomie generalnie upraszczając, jeżeli tu będziemy mieli włamanie, to jakie będą efekty? Czyli myślimy, że nie skutek, tak naprawdę. Fajne usystematyzowanie, szczególnie z racji tego, że jest to proces, który jest. Dobrze udokumentowanie, jeżeli chodzi o, o nawet na Wikipedii, w sieci i tak dalej. Więc warto go sobie przejrzeć pod kątem właśnie ułożenia wiedzy i korzystania z 80 lat wiedzy innych przemysłów, które radzą sobie dość dobrze. Więc dla mnie fajne, jak najbardziej. I drugie, drugie wygrzebane. Tracking health over debt, czyli siedzenie z drzewa systemu. A nie mówienie tylko o długu technologicznym. O czym mówiliśmy nieraz, że dług technologiczny to nie jest coś absolutnie tragicznego. I no, zdecydowanie, to, 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 śledźmy też inne rzeczy. A sam dług to jest kwestia tego, że system jest używany i żyje. Tyle. Dobra. I rzecz, którą mamy wspólną, ostatnią z tego, to jest. <ścoughs> Powiem tak, nie wiedziałem, że był taki trend, ale brzmi jak dobrze, że jest na holdzie. Pojawia się na holdzie, czyli Ignoring OAS Top Ten List. Kurde trafiłeś na taki trend? Ja nie <grym> wiem, znaczy w, ja, ja komentarz, komentarz w tym odnośnie, bo to się też, też pojawiło po raz pierwszy w no, ogóle. Właśnie tak. To jest, wydaje mi się, że ktoś z Fotworks chciał być zabawny w <grym> poczucia humoru, bo to jest jedyny sensowny... W Raczej jest... wiesz co, bardziej ignoring, nie pasuje mi, to jest bardziej, to się powinno być nieświadomość. <grym> tak, dokładnie, bo według mnie tytuł w Padł tylko po to, właśnie, żeby zauważyć, że bo, no bo nie szukamy się, i Adopt, i On Hold są tymi strefami, gdzie ludzie najbardziej na to patrzą. Tak naprawdę, mm, chyba no. nawet hold jest nawet mocniejszy, tak naprawdę. Więc jeżeli nagle wchodzisz, wchodzisz, patrzysz na Holdzie jest, o, to ten to jest takie w ogóle o co chodzi, a nie, to znaczy, a chodzi o, żeby na hold jest ignorowanie de facto. Więc moje podejście jest takie, że ktoś chciał być zabawny i, i, i wydaje tak, się, Udało się, tak, udało się. się. Dobra. Dalej mam tutaj buzzworda, bo zawsze też patrzę się, gdzie, jakie nowe buzzwordy się pojawiają i poleciało tutaj podejście platform orchestration, czyli, że pasy to za mało, innego typu rzeczy i całość sprowadza się do tego, że wskazane, że potrzebujemy frameworków do budowy platform. Ja <grych> mam też to wpisane sobie i wpisałem to w tym sensie generalnie, że temat, przy którym mamy takie mikro, powiedzmy, niesprzeczkę dyskusję, powiedzmy sobie dość regularnie i to jest cały temat na to, że Blue. już tam mówimy, mówimy, będzie cała seria odnośnie platform i w ogóle podejścia, jakie uważamy. Tak, całość inaczej, czy ten buzzword jest ok jako ten sam element, to jest większa część składowa platformy Tak. i problem rozwiązujemy w zależności od dostępnych kompetencji. Tu nie ma co patrzeć na magiczne narzędzia. Dlatego, czy jest to faktyczny problem? Tak, jest to problem, ale jeżeli budujesz samodzielnie IDP, i tylko wtedy. Zgadza się, to będzie, że te tule, które wyszczególnili wyszczególnili dość sporo, mnie do końca nie przekonują. No ale jak, tak jak mówiliśmy, to jest, to jest dłuższy temat na dyskusję i, i osobny odcinek de facto, i jak podchodzić do IDP naszym zdaniem. Dobra, lećmy sobie dalej. Co jeszcze tutaj mam? Bardzo fajna rzecz, która się teraz pojawia, to jest Dependency health check przeciwko halucynacjom. Czyli tu jest taki trend, który w ogóle w tym radarze jest bardzo szeroki, czyli jak my wszyscy, Fotworks skoczył na wagonik z Generative AI Large Language Modus. I to jest fajne, bo zastanawiając się, to jest bardzo fajne pokazanie, ile problemów ta automatyzacja nam przyniesie. Oj, będzie, będzie się tak, działo. Z tak, 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 więc to jest bardzo fajny przykład. Druga rzecz, która jest dość ciekawa, to są samodzielnie hostowane właśnie llm -y. czyli że bierzemy jakiś gotowy, przetrenowany open source i samodzielnie go hostujemy, ewentualnie fine-tunujemy pod nasze potrzeby. To jest dość ciekawa rzecz. A czy to jest rzecz, którą niektóre organizacje będą musiały przejść, bo nie będą mogły danych do uczenia, bo mi sięga do jakichś danych, wyrzucić gdzieś do prowajdera chmurowego po prostu? Więc dlatego mówię, że albo gdzieś z przykładów kosztowych innych, więc w sensie tak, dobrze, że to się tu pojawiło. To nie jest wymysł. I przypominając ten dokument Google, że open source jest największym wrogiem w tym kontekście ich finansów, a nie OpenAI. Tak, ale w, i w ogóle to podejście do LLM-ów, które mają w tym radarze, naprawdę jest sensowne. Czyli jest pozbyt, pozbyte hypu i takie, no okej, okay, przynajmniej w większości zakresów. Dobra, to lecimy sobie z Tulsami. Tools. Jeszcze rzecz, która jest w Adopt, która mnie trochę tak zdziwiła, że jest dopiero teraz, to jest Mermaid, czyli. Diagramy z kodu, diagramy UML-owe, no nie jest to pewien UML, powiedzmy sobie, ale to są to możesz, diagramy, które można. Raczej są... możesz, y, diagramy z kodu, o tak, bo UML-a tam możesz zamodelować parę innych rzeczy. Dokładnie, to jest o tyle fajne, że po prostu piszemy i potem dodajemy bibliotekę JS-ową, która nam na frontendzie to ładnie generuje. Więc to jest całkiem fajne. Ja dodam tylko tyle, że. I ja, jeszcze alternatywą tego wszystkiego jest to, że jest jeszcze plant UML, który jest między innymi dodatkiem do Visual do Code, z trochę większymi możliwościami i plus generuje PNG, więc nie tak. ma problemów z generowaniem js Tak, Mermind przy czym jest w Azure DevOpsie, w, GitHub, w GitHubie jest wbudowany. Tak więc w pewnych obszarach on jest bardzo, bardzo fajny, jednak to generowanie, rysowanie czasami potrafi się wykrzaczyć tak naprawdę, więc... Uważnie z tym, ale stosujcie zdecydowanie jedno albo drugie. Dobra, to ja sobie wezmę wspólny punkt, czyli Cilium. Jest to driver sieciowy do Kubernetesa, który działa też na L7, bo korzysta z eBPF-ów, czyli że tak powiem, eBPF-y pod e, strzechy. <grym> w tym miejscu można się z tym spotkać i też można powiedzieć, że serwis masz bez, bez sidecarów. Przy czym Istio teraz też dokonało w tym trochę roboty. Projekt jest w ogóle ciekawy, bo po pierwsze jest w inkubacji w CNCF-ie, co jest dość ważne. Ma wsparcie od Adobe, AWS-a, Google'a, także jest, to komercyjnie, jest jest. W Azurze też jest jako, ten, jako usługa, jest wersja komercyjna, więc jest to duża ciekawostka. W Google jest nawet jako natywny driver sieciowy. Więc całość jest ciekawa, czy taka tutaj, w sensie czy. Ten kawałek powinien się pojawić w technologii radarze. Mam takie przemyślenie, że te klocki kubernetesowe, nie wiem, czy wszystkie tutaj powinny być, które się pojawiają. To jest dzisiejsze takie, jeszcze jak robiłem się przed odcinkiem taki ponowny przegląd tego, to mam problem, czy klocki kubernetesowe jeszcze powinny się tu pojawiać. Ale się dzieje, wydaje mi się. Może nie jest na już jakimś ale ten radar nie jest taki jest bardzo praktyczny, więc ja nie mam z tym problemu. To teraz lecę do mojego nieszczęsnego Snyka. Dla mnie, moja ogólna uwaga, że cały wpis o Snyku brzmi jak taki product placement. Mi bardzo mocno tak zapachniało, ok, reklamą po prostu. Żeby nie było, Snyk jest dobrym narzędziem. Pod wieloma względami. Chociaż, wiesz co, chociaż słyszałem, że jak się używa go więcej, to ludzie, w szczególności od strony dewelopera, trafiają na 500 i time Właśnie dużo. pozdrowienia dla gódka <noise> w tym miejscu. Ja czy nie mógł powiedzieć że faktycznie, Snyk jest. To narzędzie ewoluowało dość dawno. Pojawił się oficjalnie nawet jak się odpala obrazy dokerowe i informacja, tak. że możesz korzystać, więc dość nieźle się, nieźle się zadomowił. Ma dużo feature'ów. Jeżeli patrzysz na feature'y, to, to wszystko tam jest. Ja mam problem z tym, jak to działa, bo to co mówiłem właśnie odnośnie podbijania integracji z GitHubem, że podbija automatycznie referencje. Całkowicie nieużywalne, bo leci do projekt. więc to jest w ogóle do, do wyłączenia można powiedzieć. Skanowanie obrazów w plastrze działa jako tako, skanowanie obrazów w rejestrze jest ok, szału nie ma. W sensie, fajne narzędzie, które jest drogie, jak nie wiem, co. No właśnie, wiesz, do skanowania całość, wiesz, rzecz, która mi się po... a statyczna analiza kodu, pytanie, w czy starsze, nie. właśnie chciałem powiedzieć, czy starsze narzędzia nie wypadają lepiej deweloperskie. Snyk, jeżeli chodzi o statyczną analizę kodu, wypada słabo. Naprawdę słabo. Jeżeli chodzi o zale skonywanie zależności, które, które de dependencji się stanowią, to okej, tu umie, ale kodu nie. Więc jakbyście robili ewaluację go, zróbcie pierw demo, zróbcie pierw triale, jak to realnie działa, bo na papierze jest super. Szczegóły trochę gorsze. Tak, do, raczej tak. Do analizy chyba zostaniemy przy starym, znienawidzonym sonarze. Tak, pod wieloma względami wydaje mi się, że. Snyk jest o narzędziem, że on w jednym narzędziu zbiera wszystko, ale jednak, chyba osobne narzędzia do osobnych obszarów mogą działać po prostu lepiej. Dobre doświadczenie. Lecimy, następny punkt wspólny o nazwie Cloud Carbon Footprint czyli open source'owy tool do mierzenia footprintu cloudowego. Inaczej, czy jest to nam potrzebne? Czy jest potrzebne? Będzie potrzebne. Będzie potrzebne. Dodajmy jedną rzecz. Sponsored by Fotworks. To jest taki istotny element, który nie zrobili product placementu tutaj. Powinni dać pełną nazwę, że to ich, ich tool. Czy znaczy, oni wiedzą, że są dużym kontrybutorem, że tak powiem. A na ich stronie jest takie wielkie sponsored byte. Możliwe. Znaczy, znaczy, no. Też tego te łapałem, co więcej. W opisie jest to w ostatniej linii de facto, tak, że jest. A stopce jest Made for the World by Footworks. To jest w stopce tego, jak wejdziesz na stronę. Dobra, skończmy jeździć. Wiesz, co i tak? Czy ta przydatność. Będę musiał tu przekląć. To są dane Instytutu z dupy, które tutaj będą wyrzucane w tym momencie. Znaczy, dla mnie problem jest taki. Rynek, jeżeli chodzi o Carbon Footprint Offsetting się zatrzymał, bo tam dużo, zbyt dużo weszło, żeby to było użyteczne. Pomysł nie jest zły, totalnie nie wiemy, w którym kierunku to powinno iść i to, co powiedziałeś też, że cały Cloud Carbon Footprint, umieszczenie go, on jest ponownie, bo wcześniej, wcześniej był w trial w marcu, według mnie to jest taka zachęta, korzystacie korzystacie, bo to jest nasz produkt. Tak, dokładnie. Wiesz, czy całą rzecz, bo sobie zastanawiałem się, od strony open source'u, dopóki provider nie będzie wystawiał tego w swoich billingach, to ty de facto możesz sobie tylko liczyć coś, <laughs> bo mają tutaj swoje estymaty, przy czym nie jesteś w stanie tego w ogóle wyliczyć. Realnie. Sami piszą, że są jeszcze inne tule, dają różne inne wyniki i często się bardzo z siebie mocno różnią. Bo tak, bo to jest szacowanie i bardzo zgrubne szacowanie, więc no co powiedziałeś? to musi być wystawione przez prowajdera de facto. No, więc tutaj to na razie to zostawmy sobie. Jedna ciekawa rzecz z tego, słuchaj Szymon, która mi tylko przyszła do głowy, kiedy prowajderzy to wystawią, to będzie piękne narzędzie wspomagające optymalizację kosztów. To w tym kierunku na pewno pójdzie. Bo, bo to, to jest, to jest de, de facto, to będzie optymalizacja kosztów, bo ten footprint równa się jak zrobić coś szybciej i de facto krócej obliczeniowo. Tak, dokładnie. I albo gdzieś z energii, gdzie ta energia jest tańsza po prostu. Boję się, ile będzie kosztował token w prompcie w OpenAI. <noise> co od Będzie kosztował dużo. No. Tak, dobra. U Ciebie, co jeszcze? Git Queue. Mały. Feature, który dużo poprawia. O co chodzi? Chodzi o to, że możemy, jak mamy brancha, do którego mamy kilka PR-ów, możemy je ułożyć w odpowiedniej kolejności i w tym momencie nie tylko weryfikujemy, czy nie mamy konfliktów z branczem, ale też jak jesteśmy ustawieni w kolejce. Czyli generalnie załóżmy, że drugi PR będzie zgodny z naszym branczem po apliką pierwszego PR-a i tak dalej, tak dalej. Więc nie jest to nic rewolucyjnego. To jest coś, co jeżeli mamy branż, który faktycznie jest dynamiczny, mamy tam dużo dużych PR-ów, na przykład, albo wiele zespołów kontrybuuje, to nagle możemy to sobie ułożyć i nie mieć tego ryzyka, że właściwie mamy takie długo żyjące branże, bo one i tak czekają na wcześniejsze branże i potem finalnie mają tylko konfliktów, że nie da rady. Ważne: GitHub. To takie do podkreślenia. Tak, to, to jest GitHub, GitHubie, to jest feature GitHubowy. Dla mnie ciekawe, bo myślałem, że GitHub już tam dużo nie wykombinuje, oni dalej w kontekście nawet samego Gita dość sporo nowych rzeczy wymyślają. To ja sobie polecę z WTF-em wokół kubernetesowym. Tak, też to mam zanotowane. Dobra, co tu robi w ogóle Keda? W 2023 roku. Łukasz, ja to uzupełnię, ona jest po raz pierwszy na radarze. Pierwszy? Wydawało mi się, że kiedyś była, bo tego nie sprawdzałem, ale co ona tutaj w ogóle robi? Dla przypomnienia, KEDA to jest Kubernetes Event Driven Autoscaler, open source z, zrobiony przez Microsoft i Red Hat, żeby skalować się w Kubernetesie od zera poprzez eventy i różne sygnały. Czego Kubernetes sam nie pozwala. I projekt, który poszedł szeroko, został oddany do CNCF-u, jest teraz wersja druga, jest stabilny, służy w wielu miejscach, pod spodem jako element dostarczenia usługi klaudowej czy budowy swoich rozwiązań do autoskalowań. W sensie Poszedł świat kubernetesowy, już taka, taka rzecz normalna. Jeszcze uzupełnię, bo jednego nie pytałeś. On jest w trialu obecnie, nie w adopcie. Po raz pierwszy jest w trialu. W trial. Nie rozumiem tego. Dla mnie to powinno być w adopcie dwa lata temu. Rok temu to na pewno i nie trzeba się to, nad tym w ogóle e, zastanawiać. Więc to są te WTF-y, o których wspomniałem. Co ty masz teraz? Bo ja mam Pixie. Ciekawy w ogóle projekt. Znowu oparty na EPPF-ach. I funkcje, które to ma. Realnie, czyli nie wymaga zmian w aplikacji. Pokazuje serwis graph, czyli mapę zależności, który serwis, z którym gada, proste. Zbiera metryki CPU, pamięci i tak dalej. Normalka, to nic wybitnego. Teraz serwis performance, czyli HTTP, czas odpowiedzi, kolejki. To ok, już wygląda nieźle. Dalej, kwerendy do baz danych zbiera, łącznie z tekstem i umie to normalizować. To jest nieźle. Ale lecimy dalej. Tylko wiesz co, powiem Ci, tak od razu, żeby się napalać, compliance'owo jest to duży problem. Wiem, wiem, wiem w ogóle, ale, ale lecimy feature'ami, bo to bardziej pokazuje, co mogą EPPF -e zrobić. Zbieranie request'ów z pełnym body, to akurat jest bardzo śliskie, ciągły, w sensie ciągle włączony flame graph, czyli graf w zależności kolstaków de facto, które funkcje zawołają. Jest, jest piękny. To jest, tak, robi, robi wrażenie. Ciekawe jak w praktyce. Tak, znaczy, bo, żeby nie było... Tu się opieram na, na lisie, co oni potrafią zrobić, na ich demach i faktycznie w filmach i dokumentacji, bo nie używałem jeszcze. Ale robi wrażenie. Dalej, profiling, kawki, to jako w ogóle jak osobny feature, więc żeby było <laughs> ciekawe. A i teraz to się, czym się chwalą? Że Pixie zużywa do 5% procesora, najczęściej widzą około 2%, co jest absurdalnie małą wartością, bo serwis Graph, Flame Graph, zbieranie SQLi to są generalnie Application Performance Monitoring Tool, -e, które z reguły właśnie koło tych wartości zbierają i często, szczególnie SQL, -e, a Flame Graph to już na pewno, wymagają integracji w aplikacje. Dlatego jeżeli to działa tak dobrze, jak piszę, że działa, a zamierzam zrobić, obawić się tym, zrobić jakieś demo. To jest fenomenalne narzędzie. Open source. Owe. Jest to ogólnie układanka z eBPF-ami jest przyszłością, tam gdzie będą te trace'y wystawiane. Tak, i faktycznie eBPF-y umieją to zrobić. One mają miejsce w pięciasie i mają miejsce, żeby to faktycznie było nie tak bardzo kosztowne. Raczej wiesz, pytanie, dla mnie całość jest zabawy, żeby dostawcy cloudowi wyrzucali te informacje w postaci open telemetry, To byłoby idealne, żeby można było wypchnąć to gdzieś do siebie. Dobra, idziemy dalej. Taka ciekawostka, bo Postman w tym roku dał ciała z wyłączeniem swoich trybów offline'owych. W pewnych częściach bez logowania nie zadziałał, więc jako alternatywa pojawiła się insomnia. To jest coś, co już dawno temu z tego korzystałem, z tego open source'u. Raczej znaczy, teraz to już jest produkt, jak, jak, jak ze wszystkimi takimi rzeczami, ale bardzo spoko, tak z mojej rzeczy. I fajnie, że się pojawiło jako całość tej układanki, która jest. Jest niezła, faktycznie. Dobra. Co u ciebie jeszcze? Bo... Jeszcze wydaje mi się, że Fotworks też McKinsey'a czyta, bo rzucili tula DX. DevX360, więc w ogóle x -u, 2X i -y jeszcze 360 na kanoniku więc spoko. O co tym chodzi? Jak sami w opisie podają, to jest tool do zbierania feedbacku odnośnie platformy, który mierzy takie rzeczy właśnie jak metryki Dora i Space. Dokładnie te, które mówiliśmy w odcinkach 3-4 odcinki temu odnośnie McKinsey'a. Po raz pierwszy w trialu, tool wygląda ciekawie. Faktycznie do zbierania feedbacku oni chwalą się tym, że, że mają największy zwrot odpowiedzi, największy procent de facto. OK, mój jeden problem z tym. Tylko kosztuje 26 dolarów za dewelopera miesięcznie. Nie opłaca się. I jeżeli ma się ogromną skalę, to może tak, ale. No nie. Nie, nie, nie. nie, nie. My... No za dużo, powiedzmy sobie. To, tak. jest, to jest formularz i prosta tabela w Google Sheet czy Excelu. Albo Microsoft Forms, tak. dokładnie tak. Y -y -y. Więc y -y -y. ciekawe podejście, fajnie, coś się pojawiło. Wydaje mi się, że tutaj też zahaczyli o ten cały obszar. Raczej za tam dużo. Też ciekawe, founderzy do Rise Space to założyli, to jest też, że to są właśnie te ankiety założone. No, nie będę ten, dobra, <laughs> ale ciekawe, że się pojawiło, dobra. I dwie rzeczy znowu z generative A.I. -a. Pierwsze to pojawiła się właśnie self-hosted model w postaci lamy dwójki od Facebooka, albo przepraszam, mety. Open source oczywiście tam jest jeszcze problem z tym z definicją open source'u, niektórzy nazywają to semi-open, ale już zostawmy te kwestie licencyjne. Więc tak warto to zobaczyć, w szczególności, że też pojawił się na cloudach jako gotowy w różnych usługach cloudowych, jako gotowy do skorzystania z deployowania po prostu. Jako semi self hosted. To jest jedna rzecz. Druga, która jest ciekawa, to jest w kontekście, bo tu też się przejawia w tym co którego żaden z nas nie wziął do tuli, GitHub co ale pojawiło się jako open source LLM do kodowania, żeby wykorzystać do kodowania. O której też Jak... mówiliśmy parę temu swoją drogą. Tak, wspominaliśmy, i to jest ciekawa rzecz, która mo można zrobić. W szczególności w dużej części, jeżeli chcemy zrobić fine tuning pod siebie pewnych rzeczy. Jeżeli mamy, nie wiem, schematy baz danych, innych rzeczy można wykombinować. Tam mamy takie modele jak Starcoder, na przykład, więc, tak, jest to ciekawy trend. I może się okazać, że w niektórych miejscach gdzieś wyprze kołpilota. W szczególności tam, gdzie, jest, gdzie są różnego rodzaju obawy. Compliance zrobił swoją wersję świata i są obawy na temat copyrightów, i innych rzeczy. No i kwestia tego, czy możemy te modele doszkolić, też bardzo ważne, bo nie wszystkie modele, które są zewnętrzne, muszą na naszym kodezie. Czy, mo czy można doszkolić, czy zrobić fine tuning, bo to są różne ten, różne podejścia do tego. Mhm. Dobra, to przechodzimy do platform. Tak, to ja zacznę. W adopcie imuta Zabezpieczenie dostępu do danych na poziomie realu. Aboka. A możliwe, żeby sobie, sobie źle zanotowałem. Tak, masz Była w w 2023, teraz faktycznie jest w realu. To jest, wydaje mi się, że też o tym wspominaliśmy jakiś czas temu tak naprawdę, bo jeżeli mówimy o dużych zbiorach danych, zarządzaniu danych i uprawnień do danych na poziomie organizacji, to Będziemy po potrzebowali Abaka, czyli Attribute Based Access Control, czyli dostępy na poziomie bardziej dokładnym. Fajnie, że ten trend się pojawił. Czekam trochę na to, jak to będzie wdrożone dokładniej i w trochę łatwiejszy sposób de facto, bo tam jest ogólnie integracja dużo, dużo mocniejsza ze Snowflake'em. Ale jest, wiesz, jest parę tych, tylko wiesz, też masz natywne cloudowe. U dostawców cloudowych masz AWS, ma coś swojego, Microsoft ma coś swojego, więc to też jest takie, żyją w swoich, w swoich ekosystemach. Jak widać, te oznaczają takie technologie, jak sobie popatrzysz, to one tutaj ładnie mówią, że modern data stack, ale de facto lecą, tak jak powiedziałeś, gdzieś tam wokół snowflake'a i technologii data warehouse'owych. A to, co mówisz, idealnie przebija się do tego, co miałem w drugim asesie, aż kontener Appsy które są w ASASie, które są w ogóle chwalone dość mocno w tym opisie, z jednym ale. Czemu mówią, żeby to, było, żeby to sprawdzić w Wasasie, a nie wyżej? Ponieważ provider terraformowy laguje trochę i jest późniejszy niż zestaw setów. Mam dwie odpowiedzi. Pierwsza, bardzo low-levelowa. Powinni dowiedzieć się, że jest provider o nazwie AZ API. <grym> to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy oni się zaczęli pracować w ciągu ostatnich trzech lat w terraformie? Przecież Terraform zawsze jest do tyłu z tym, co provider cloudowy udostępnia. Ale zobacz po nawet innych tulach tak dalej, platformach, językach. Siedzą bardzo, bardzo, bardzo mocno w Terraformie, więc wydaje mi się, że dla nich to jest opcja taka, że jeżeli Terraform działa tam słabo, no to będzie dla nas to minus. I okej, okay, no bo to jest zopiniowane. Photoshop popatrzył ze swojej strony, więc rozumiem, mają tego prawo, w pełni okej, okay, ale się z tym nie zgadzam po prostu. no, Powiem sobie tak. A co tam masz? Dobra, po pierwsze WTF, czyli Cloud Eventy. Cloud Event też zrobione przez Microsoft, oddane do CNCF-u, czyli forma standaryzacji eventów cloudowych. I WTF nie wiem, czy jest sens, bo teraz jest tutaj w trialu. Cztery lata temu była w ASie. Całość jest taka, że gdzieś to zostało, gdzieś powoli te cloud eventy się u cloudowych prowiderów pojawiają. Tutaj dużo w tym projekcie zmian de facto, gdzieś nie ma. W tym roku doszły obsługa protobufów. Po prostu sobie to żyje. I jak popatrzymy, jest to good enough rozwiązanie. Event Grid Microsoftowy w tym działa, Googleowe Eventy w tym działają, więc. Właśnie mam taki WTF, co tutaj to robi? Wygrzebane, wykopane jest po prostu. Znaczy, mam wrażenie, że w ogóle ten obszar właśnie platformowy języków tak kuleje dużo bardziej. O ile wcześniejsze dwa, czyli właśnie wcześniejsze czyli dwa, były bardzo fajne. To te, te dwa, tak trochę, Dobra, trochę. Yy, Więc to był mój WTF. -ik. Yy, kolejne dwie rzeczy, które się pojawiły, tu mnie akurat nie dziwią, czyli yy, Azure OpenAI Service. <grywy> yy, tutaj nie yy, dziwię się, że trafili yy, na to na projektach. Yy, a całość de facto, tam minusa dali za yy, yy, ograniczoną dostępność. Tak jest, to, chociaż teraz to się zmieniło yy, ostatnio troszeczkę. Yy, to całość, jakby to dobrze określić, no musiała się tu pojawić, a tak. Było pytanie tylko, w którym miejscu się pojawi. Więc myślałem bardziej, że pojawi się gdzieś przy tulach, to tak zupełnie szczerze. Ale co mnie zdziwiło bo to jest w Asesie, nie w trialu. Ale klienci chcą z tym na produkcję. Dlatego, o, dlatego, właśnie by, by. według mnie powinno być w trialu w tym momencie, tak naprawdę. Tak, 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 ale klienci chcą z tym na produkcję, wiemy. I kolejna rzecz, akurat, że w Acesie to dobrze, to Pinecon, czyli baza wektorowa dla właśnie long-term memory dla AI. -a. Ciekawe, nie open source, tylko komercyjne rozwiązanie hostowane i to jest właśnie z wersji, jest to fully managed, więc... Zawsze jak to problem z takimi rozwiązaniami, baza danych czy cokolwiek, as a service gdzieś na zewnątrz, zobaczymy, co się będzie z tym działo. Ale jest to taki trend narzędzi, które potrzebujemy. Jestem ciekaw, kiedy Microsoft z Sorakrem dorobią wektory w tych w swoich silnikach SQL-owych. Postgres już ma swojego wektor serca. Postgres ma wszystko tam generalnie. <laughs> Więc lecimy. Dobra, to co? Języki. Języki. Dla mnie... Mało tam się dzieje. Dwie rzeczy, które wygrzebałem. Jeden to jest pojawienie się Open Telemetry, który jest w trialu, dalej jest w trialu, od 2020 jest w tym trialu. W trialu. Tylko, że wiesz co? Tylko zobacz, że w tym roku to uzyskało realnego G.E. Tak, bo, bo wyszła, wyszła wersja 1.0. Ale trochę nie rozumiem, czemu jest w trialu. Według mnie powinno być dużo dalej, no bo nie ma alternatywnego, dobrego opisu właśnie, jak zbierać metryki standardu tak naprawdę. To, jest, to stało się już de facto standardem rok temu tak naprawdę, jeżeli chodzi o implementację, jeżeli chodzi o podejście, więc okej, okay. a argumentują to, że to jest trialu, bo oni jeszcze badają temat, że się przydaje, że jest fajnie. Sorry, to, jest, to powinno być w adopcie tak naprawdę dla mnie nie rozumiem tego wstrzymania się. Tak, tak, co, tylko, że tooling jeszcze dorasta wokół, więc to też może być gdzieś w całość układanki. Zgadza się, ale to w tym momencie, jeżeli budujemy aplikację, bo to jest element typowo do budowania aplikacji, to powinniśmy zacząć, zacząć używać OpenTelemetry, bo tooling będzie dorastał, a ta aplikacja, wbrew temu, co pokazują prezentację i dema, z reguły nie powstaje w ciągu jednego dnia. No dobra, to teraz lećmy z punktem wspólnym, <laughs> ze względu na naszą, całe hate-love relationship z Microsoftem, czyli .NET minimal API. No i właśnie, ja metą ciekawy tego komentarz. A jak na to, 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 to Bo patrzymy z innej perspektywy, bo będzie tło administracyjne i będzie deweloperskie. Znaczy, wiesz co, ja patrzę na całość, dobrze, że pojawiła się, nawet oni to robią, że jest to te nowe podejście, które się gdzieś pojawiło w świecie Java, tak jak tam ten Micronaut, Quarkus, Patrząc się na ten kod, jest naprawdę spoko podejście. Pytanie jest, jak ludzie, którzy piszą e, korzystając z Web API, czyli de facto z tego e, okrojonego MBC, będą się czuli, kiedy ten cały overkill i boilerplate jest wyrzucony. A ja mam do ja tego zupełnie odwrotny komentarz. Jaki? Nawet na dokumentacji właśnie dotyczącej minimal API jestem jest zdaniem, że to jest dla zaawansowanych deweloperów. To jest, to jest ważna uwaga. I mi to całe podejście bardzo mocno przypomina, nie wiem czy pamiętasz, pewnie pamiętasz, dawno, dawno, dawno temu był taki pomysł jak API apps. Dzięki temu te powstały generalnie, w A, powstały API. Byłem, I, byłem, czyli byłem, super fajny pomysł na okrójmy, wytnijmy pewne rzeczy, żeby generalnie pokryć pewien bardzo wąski kontekst. I to minimal API wygląda fajnie, ale mnie nawet jedna rzecz, bo to jest taki dla małych apek. W którym momencie wiesz, która apka będzie mała, która będzie znaczy, duża? To, to jest podejście, jak mówimy, że mikroserwis jest dobry dla wszystkiego, Szymon. I, i zaczynamy w ten sposób klepać. Wiesz co, kurde, Oskar również musiał nam tantiemy płacić. Fajnie jest, tak jak tam Oskar promuje u siebie na przykład podejścia z CQRS-em i, czyli jak masz sobie funkcjonalność z CQRS-em i właśnie te vertical e, slice'y. To gdzieś się spina na przykład w tych e, przykładach. Ja się zgodzę, że się spina, tylko problem jest taki, że do ten minimal API dla mnie osobiście wygląda świetnie na demo, bo na świetnej prezentacji, na świetnie małych serwisach, ale jak te serwisy trochę bardziej urosną, to nagle tracimy to uporządkowanie, które... które... Wiesz co, właśnie chciałem powiedzieć, że brakuje ci, dlatego dla zaawansowanych, bo ten... Opinionate strukturę musisz wypracować sam. Właśnie, a bez tej opinii, tej struktury, jak się wpuści tych ludzi i. E, my, my, e, to, ja to jest pierdolnik. To, to jest sposób jak na robię... to, żeby mieć cały serwis w jednym pliku. Dosłownie. No, tak, ale ja się śmieję, zrobisz dotnet. Boże, tam jest tylko program CS. Co ja z tym mam zrobić? E, więc rozumiem, że się pojawiło. Wiesz co. Je... Jestem ciekaw, ja to akurat kupuję, tylko bardziej jestem ciekaw tych zmian, które idą w ósemce. Trzeba kogoś zaprosić w ogóle wreszcie od dotneta. Może macie przykłady osób, które moglibyśmy zaprosić i pogadać o dotnecie. Dobra, to twoje skończone. Zostały tak. mi jeszcze dwie rzeczy, i tu mnie nie dziwi, że są w tym. Czyli po pierwsze, Lang chain. Czyli biblioteka pozwalająca pracować nad właśnie na llm żeby budować sobie z większych kawałków odpowiedzi. I co, rozwiązanie jest teraz w Asesie, czyli w dobrym, w dobrym miejscu, jak wszystkie te rzeczy wokół. Większość chciałaby już Triala i wspomaga to budowę rozwiązań, no ale jest to początek drogi więc fajnie, że to się to znalazło jako właśnie framework do wykorzystania w aplikacjach. Tam po drodze też, co ciekawe, wspominają Microsoftowy Semantic Kernel, który też się swoją drogą pojawia w Assesie. W ogóle te tule, tule do LLM-ów z reguły siedzą właśnie w Assesach, nie z plus od tego radaru nie polecieli pełnym hype'em i nie wrzucili wszystkiego generalnie na dobt, ja tylko po to, że dość ani friala, ani friala w niektórych, tak? Tych. I ostatnią rzeczą, która się z tym pojawia, to GPT Cash, to też jest e, ciekawa, zdziwiłem się, że to się pojawiło, ale właśnie Cash, e, żeby wspomóc sobie oszczędność na odpowiedziach innych rzeczach, bardziej już e, specyficzne do całej układanki. Czyli teraz nie będziemy wiedzieli, czy model ha ma halucynację, czy po prostu ma zły w kaszu. <noise> tak, dokład, <noise> dokładnie. I integruje się z langchainem, jak i LAMO, indeks, która gdzieś w tym jest, ale już jej nie wygrzebywałem. Tak, dość, dość sporo, sporo miłów czy właśnie odnośnie RLMów jest. Ja wiedziałem, że ty je będziesz wygrzebywał, więc oddałem je. Dobra. Podsumowanie tego radaru. Zrobimy następny, jeżeli utrzymają taki poziom. Dużo, bardzo dużo rzeczy nowych jest. Bardzo dużo rzeczy w trialu się pojawiło. Jak przeglądałem historię, gdzie, gdzie to się pojawiło, to bardzo dużo rzeczy pojawiło się nowe. Ale były też rzeczy znikająco pojawiające się, więc. Były też zombie, były takie, takie potwory, które wróciły niejako. Może nie wiem, czy potwora, ale rzeczy, które wróciły. Ale dużo lepszy niż ten okres takiego suchości, że tak powiem, który mieli przez jakiś czas. I tak, wygląda to, że do kolejnego zesłania siędziemy i rzucimy okiem, co tam się dzieje. Aczkolwiek pierwsze odczucie, które miałem, pierwsze to. Ech, mech. <grybujesz> to było takie. Pierwsze, ale tak, po zagłębieniu się jest już spoko. Dobra, no to co? Trzymajcie się. Na razie. Dobrze, hej.